Witam kolegów hodowców. Dzisiaj ruch na niebie od rana. O, jedna motolotnia. Tam gdzieś trafią. Tu druga. Wstałem wcześniej, żeby zrobić przygotowania przed lotem. A tam dwa balony. Ja się zechciał namierzyć. O. Jeden i drugi. Dwa balony. Dobrze, że teraz rano, a nie jak gołębie przylatują. Mamy niedzielę, dziś trzeci lot konkursowy z miejscowości Chojnów, jakieś 240-250 km. Tam jest druga, namierzę ją. Gdzie jest ta druga? O, tu jest druga. A tam w dali dwa balony. O. O, tutaj gołąbki czekają na jedzonko, na wodę. Siedzą poukładane i czekają od rana. No, także idę. Dość oglądania przelotów. Idę szykować wodę i karmę. O, stare gołębie i rozpłodowe karmię karmą pierzeniową. Zaraz. I ta karma wygląda. Taką karmę są teraz pierzą karmione i cały czas będą gołębie rozpłodowe i stare i młode po lotach. Będę podawał wyłącznie tą karmę. I do tego podaję granulat. Granulat, bo on ma witaminy i inne rzeczy jako dodatek. O, w ten sposób. Z TJW. Najpierw nasypię granulatu, a później karmę, dlatego że do karmy idą też dodatki, a w tym granulacie, no wiadomo, to z olejami by się brudziło, to daję granulat w tej chwili osobno. Jak nie daję dodatków, to to czasami mieszam razem. Jeśli chodzi o dodatki, to dobre bakterie daję gołąbkom właśnie, o, coś takiego. Skaczą i czekają na mnie. Albo wody, albo karmy im brakło. O, tutaj przetrzymuję młode. Niedługo będzie ich aukcja na portalu Super Gołąb. Co wy chcecie? Może grytów chcecie? Patrzą na mnie. Wodę mają, karmę mają. Co byście chciały dostać? Co? Te gołąbki młode będą, one są zaszczepione i tak dalej, będą licytowane na portalu Super Gołąb. Nie wszystkie, jeszcze kilka tu jest takich, co tam nie są wystawione. O. Tak młodzież wygląda. Mewka nie, bo mewka jest od córki.
tak wygląda młodzież. Nieśliczny. A jest tu trochę ślicznych gołąbków. Dobra, idę karmić dalej. Chyba grytu chcą. O, przyniosłem im grytu. Tu jest gryt. Zaraz im podamy. Zaraz im to damy. Czy czekacie? Chcecie grytu? Co? Chcecie grytu? Może tego grytu wam. Grytu wam trzeba. Co? Świeży grytek. Zobaczymy, czy tego żeście chciały. Nie. Jeszcze coś tam było. Tam po prostu dość mają żarcia. Woda jest, żarcie jest. Chyba im tu Paulina dosypała i dlatego nie chcą jeść. Ona jest potem zła, że są nakarmione. Piękny pstryk. Ładnie wyglądają. Lubię na nie popatrzeć. Chcę poobserwować tu rudy. Słońce świeci. Jeszcze tylko wodę dla gołąbków młodych, co będą przylatywać z lotu, i mam całą gospodarkę odkarmioną. Te już dzisiaj nic nie dostaną, stają no, do oporu, karmę, gryty, wodę, i tak jak braknie, to się dosypuje. Nie no, jednak jedzą gryty. Także pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki, hodowców. Krzysztof Trzaskalik, oddział Strumień. Kontakt 513 812 854. Mimo że podaję na wielu filmikach, to i tak ktoś w komentarzach pisze,
poproszę kontakt do siebie lub telefon, także teraz można sobie spisać. Pozdrawiam, dobry lot, może uda się nagrać przylot gołąbków, postaram się, jak to wszystko wypadnie.